Witam wszystkich kibiców. Bramkarze na dzisiejszym treningu realizowali założony program, a więc doskonalenie gry na linii. Jednym z elementów tej gry na linii jest reakcja na strzały z bliskiej odległości i zarówno dzisiaj, jak i na wczorajszych zajęciach doskonaliliśmy właśnie ten element. Chłopaki pracowali bardzo sumiennie. Wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze. W Turcji mamy nowego zawodnika. Jest nim Matko Perdić, który grał już w naszym zespole 3 mecze towarzyskie. Pierwszy mecz z Widzewem, drugi mecz z Garbarnią i tutaj z zespołem gruzińskim na obozie w Turcji. We wszystkich 3 sparingach obserwowaliśmy go pod kątem jego przydatności do naszej drużyny. Na dzień dzisiejszy ocena jest pozytywna, Matko spisuje się bardzo dobrze i będziemy chcieli, żeby został naszym zawodnikiem i dalej z nami przygotowywał się do meczów ligowych. Forma zarówno Matko, jak i Krzyśka rośnie i chłopaki na ligę będą wyglądali bardzo dobrze.